Wyjątkowa impreza dla mnie pod tym względem, że przede wszystkim w Polsce, to po pierwsze, po drugie z nową ekipą, po trzecie ja się śmieję też po różnych perypetiach zdrowotnych, więc zdecydowanie wyjątkowa, ale myślę, że my tutaj walczymy o najwyższe cele, bo jak zwykle stoimy pod ścianą i walczymy o bilet do Tokio, więc nie mogę powiedzieć, że w złym terminie dla nas. Dla nas to był najważniejszy termin, 1-2 maja to jest dla nas najważniejszy termin i myślę, że ostatni czas pracowałyśmy na to, żeby tutaj właśnie być w formie. My zawsze upatrywałyśmy szansę w sztafecie, od kiedy pamiętam i od kiedy trenuję, sztafeta była chyba dla polskiej reprezentacji bardzo ważna i udawało się osiągać sukcesy właśnie również w sprincie, więc no dla nas to jest, tak jak powiedziałam, bardzo wyjątkowa impreza, chociażby dlatego, że same sztafety, chociażby dlatego, że zdobywamy tutaj i walczymy o kwalifikacje olimpijskie, ale też o kwalifikacje na Mistrzostwa Świata kolejne, więc no stanowimy kolektyw, team, drużynę. Indywidualnie ciężko nam o sukcesy międzynarodowe na Mistrzostwach Świata, więc chcemy pokazać siłę w drużynie. Jakby no straciłam sporo i tutaj polscy sportowcy, którzy chorowali też w okresie halowym, wiem, że mają to już za sobą też i to, że mówią jakby, że stracili miesiąc chociażby z przygotowań, to nie są mrzonki, bo wiem sama jak wracałam i jak było trudno wrócić do takiej formy fizycznej i psychicznej również oczywiście, ale no cały świat stoi przed takim wyzwaniem, to się dzieje nie tylko w naszej ekipie, tylko też w różnych ekipach na całym świecie, widzimy też po absencjach w Chorzowie i stoimy przed tym wyzwaniem i to jest jakby, ja się śmieję, że to jest kolejny płotek w karierze, który trzeba pokonywać i niestety takie sytuacje się zdarzają. Myślę, że tutaj też wygrywa ten, kto chyba łatwiej znosi tą nie tylko fizyczną sytuację, ale też psychicznie. Ja już tutaj z koleżankami ze sztafety jakby no chodzimy, badamy się, ale już staramy się nie myśleć o tym, że co chwilę mamy te testy i już nie ma takiego napięcia w oczekiwaniu na ten wynik, po prostu staramy się robić swoje i trzeba przyjmować to, co przynosi życie, bo nie mamy na to wpływu, a takie rzeczy poboczne mogą nas tylko wybijać z równowagi, więc skupiamy się tylko na treningach, a ten COVID już zostawiamy, bo tu jesteśmy, staramy się dbać o siebie, stosować do zaleceń, nic więcej zrobić nie możemy. Myślę, że odnalazłam się w tej grupie. Mam to, tak jak wspomniałam, trzeba zapytać młodszych koleżanek. Fakt, że uświadomiłam sobie, że dzieli nas no, ponad dekada, ale słyszę, że mnie podsłuchują, nie, robią zdjęcia, ale no, ja się bardzo dobrze czuję, cieszę się, mamy świetny kontakt z dziewczynami i przede wszystkim, co jest bardzo fajne z takiej mojej perspektywy tylu lat tutaj, że naprawdę wszystkie widzimy przed sobą jeden cel. Ja śmiałam się do nich, że ja wracałam, bo wierzę, że razem możemy wiele osiągnąć i to jest fajne, że wspólnie naprawdę ostatnie 2 lata w tej ekipie pracowałyśmy na coś fajnego, na coś, mam nadzieję, co jest przed nami, no bo jesteśmy przed startem i cieszę się, że dane mi było dożyć tych czasów, w sensie sportowo dożyć oczywiście, że naprawdę jest fajna ekipa, dziewczyny też mnie wspierają i śmieją się czasami, że jestem taką mamuśką, ale ostatnio 2 dni temu, jak miałam urodziny, usłyszałam, że chciałyby być takie jak ja w moim wieku, więc to chyba bardzo miłe.